Witajcie kochani, dzisiaj będzie dużo, będzie się dużo działo, więc mam nadzieję, że będziecie się dobrze ze mną bawić. Postaram się dzisiaj za dużo nie gadać, a więcej robić i mam dla Was niespodziankę na sam koniec live'a, więc zostańcie ze mną. Dobra, ja po prostu zaczynam. Co my dzisiaj robimy? Jest taki jeden turbo rozbudowany przepis z Thermomixa, w którym wykorzystamy również Frenda. Na koniec będę robiła ten przepis pierwszy raz. Cześć Paulina. Na koniec jak będę robiła ten przepis, to postaram się Wam podpowiedzieć, co jak możecie zrobić, zmienić, jak nie macie Frenda, żeby wykorzystać na przykład ten przepis i zrobić go u siebie w domu. A z tego, co już przejrzałam, to jest to możliwe, w związku z tym po prostu zaczynajmy. Powiem Wam, powiem Wam w ogóle, który to jest przepis, tak? Tutaj jest potrzebny Frend, ale myślę, że da się to ogarnąć bez Frenda. To słuchajcie, warzywna zupa krem, warzywa z kurczakiem, ryżem i sosem musztardowym, lemoniada, oraz jabłka pod kruszonką. Wszystko to, oprócz lemoniady, odpuszczam sobie lemoniady, będę wykonywała na tym live'ie. Brzmi dużo, nie? I pewnie pomyślicie sobie, o Boże, nie będę tutaj pół dnia spędzać na gotowaniu. A właśnie nie, bo według przepisu, jeśli mamy wierzyć temu, co jest tutaj... Cześć Paulina! Jezu, Justyna jest! Boże, jak fajnie, że się zbieracie. Według tego, co tutaj jest... O, w ogóle to zobaczmy od razu. Właśnie, według tego, co tutaj jest, czas przygotowania powinien mi zająć około 20 minut tego posiłku, w sensie mojego zaangażowania w to, tak? Tego, że ja tu stoję i przygotowuję. Moim zdaniem może być, no nie wiem, z 50 minut więcej, chociaż jeśli mamy wszystko w domu, bo ja też musiałam wyjść do sklepu, bo część rzeczy mi brakowało, jeśli mamy wszystko w domu, to może i rzeczywiście 20 minut wystarczy. Okej, łącznie z obieraniem i tak dalej, tak? Mówię o tym. I tutaj mamy tak, łączny czas przygotowania wszystkich potraw to jest godzina 10 minut, ale słuchajcie, 4 potrawy? Serio? Zupa, ryż, sos musztardowy, ryż z warzywami i z kurczakiem, u mnie będzie indyk. Do tego jest przecież ciasto i lemoniada, no hello, w ogóle. No dobra, czyli sporo, nie? Sporo tego, ale damy radę. I słuchajcie, to jest też przepis dla dużej rodziny, czyli przepis dla 6 osób, jeśli wykonujecie go łącznie, znaczy jeśli wykonujecie go tak, jak on jest tutaj rozpisany, to spokojnie 6 osób naje się tym obiadem i to jest właśnie fantastyczne, że można w Thermomixie przygotować większą ilość potraw i nawet bez Frenda to wyjdzie, bo de facto ryż na upartego można podczas gotowania tutaj wstawić po prostu w garnku i niech się tam gotuje. No dobra, i jedziemy dalej. W takim razie rozpocznij gotowanie. Pierwsze, co robimy? Dlaczego warto robić takie kombo przepisy? Dlaczego warto w ogóle skupiać na nich swoją uwagę? Dlaczego warto je w ogóle przejrzeć? Przede wszystkim dlatego, że te przepisy uczą nas kolejności wykonywania poszczególnych dań. I to może być przydatne, kiedy na przykład szykujemy jakąś imprezę, jakieś urodziny, jakiegoś grilla i tak dalej. Dzięki takim przepisom uczymy się na przykład, bo one są tak skomponowane, tak zorganizowane. Dziękuję za serduszka, Boże, jak miło, Boże, kto to mnie tak obserduszkował, super. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, właśnie dzięki tym przepisom uczymy się, co po kolei warto robić w Thermomixie, co zostawić na sam koniec, co zrobić na samym początku, żeby zoptymalizować czas przygotowywania takich turbo, wiecie, takiego turbo menu tak naprawdę. I to też jest bardzo fajne, bo dzięki temu uczymy się i później samodzielnie, kiedy przygotujemy jakąś imprezę, czy właśnie rozbudowane menu mamy, możemy sobie zaplanować to tak, żeby zoptymalizować sobie pracę. Dobra, jedziemy. On próbuje mi się tutaj połączyć z Frendem, więc ja sobie to pominę, bo tu po prostu ustawię sobie i nie będę na to marnować czasu. Naczynie żaroodporne, 28 na 18, zawsze macie też podane, cześć Iza, zawsze macie też podane tutaj rozmiar blach, które potrzebujecie do przygotowania poszczególnych ciast. To też jest bardzo pomocne, no bo wtedy wiadomo, że to ciasto wyjdzie, nie będzie za płaskie, nie będzie za grube i tak dalej, tak? Natłuścić masłem, odstawić. U mnie standardowo jest wyłożone papierem do pieczenia. 8 jabłek, około 1000 gram, obrać ze skórki, pokroić w ćwiartki, usunąć gniazda nasienne, odstawić, obierki zachować. Słuchajcie, obierki zachowujemy, dlatego że one przydają się do lemoniady. Słuchajcie, to jest w ogóle sztos. I przy okazji mamy zero waste. Rozgrzać piekarnik do 200 stopni, mój się grzeje. No i teraz do naczynia
I teraz tak, jak macie frenda, bądź nie macie frenda, jest tu napisane, do naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix, on nam mówi, że w tym momencie przykładamy do frenda, a w tym momencie na przykład zostawiamy na stacji Thermomix. To też jest bardzo ważne, bo wtedy wiemy, co po kolei trzeba robić, w jakim urządzeniu i nie musimy się przejmować, że coś po prostu pomylimy, tak? Więc tak, połowę obranych jabłek, więc gdzie ja mam jabłka? Jabłka sobie przygotowałam, trzeba było je obrać i pokroić na ćwiartki, mniej więcej połowę. Nie wiem ile tutaj mam nawet. Sylwia, hej Aniu, jak robisz takie kombo, że Ci się nie myli, robisz to razem? Kochana, właśnie jest taki przepis w Thermomixie, który jest złożonym kombo i dzięki temu ja uczę się, jak później organizować sobie pracę, kiedy nie mam takiego kombo, a kiedy robię przepisy sama. I tak jak już się nauczyłam, to jeśli macie jakąś grubą imprezę, to pierwsze co się robi, ciasta, potem robi się sałatki, surówki, bo to można odstawić do lodówki, a na końcu robimy po prostu dania ciepłe, które wymagają dłuższego czasu gotowania. Generalnie to jest jeden wielki skrót. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania a propos właśnie tego, jak co zorganizować, bo będziecie mieli imprezę, piszcie do mnie, ja naprawdę z przyjemnością Wam pomogę. No, a korzystając, że jesteście, to chciałam, żebyście... czekajcie, mój mąż do mnie dzwoni, muszę go odrzucić. Skorzystając, że jesteście, zostańcie do końca, będzie coś rozdawane! Oczywiście, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca, wytrzymacie i doczekacie się super kolekcji, którą dla Was przygotowałam. Dobra, więc jedziemy. Mamy mniej więcej połowę jabłek. Dalej. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego i teraz będziemy miksować. Poczekajcie. Cynamon. Ja jestem fanką cynamonu i nie wyobrażam sobie tak mężu, dlatego nie odebrałam, bo jestem tutaj. Jestem fanką cynamonu, więc sobie wrzucę cynamon i teraz sobie wymieszam. Słuchajcie, takie są takiej wielkości jabłka. Jeśli chodzi o jabłka pod kruszonką, mi to jak najbardziej odpowiada. Jeśli Wam nie odpowiada i lubicie mniejsze kawałki, zawsze możecie sobie to zmiksować. I ja tutaj teraz naciskam sobie obroty wsteczne i po prostu to mieszam, żeby mi się ten cynamon fajnie wymieszał z jabłkami. No i dobra, parę sekund wystarczy. I tak sobie pomyślałam, bo nie lubię... gdzie ja mam... Ale w tym... Jezu, ja tutaj nic nie znajdę. Tak, gdzieś miałam, wiecie co, migdały. I chciałam sobie sypnąć migdałów trochę do tego. Ale dobra, już trudno, nie będę teraz szukać. Zobaczcie, piękne jabłuszka. I dalej. Przełożyć do przygotowanego wcześniej naczynia. U mnie jest trochę mniejsze naczynie. I jak zwykle z papierem do pieczenia. Dlatego, że mi się nie przypala nic do naczynia, nie muszę tego myć jakoś dokładnie, szorować, bo niestety Thermomix mi naczynia żaroodpornego nie umyje, więc sobie po prostu to daruję. I używam papier, bo mi jest po prostu łatwiej. Dobra, idziemy dalej. I ponownie umieszczamy resztę. A i jeszcze, słuchajcie, widzicie, zapomniałam, cytrynę. To można od siebie dodać. Dlaczego warto dodawać cytrynę? A, bo ten smak jest po prostu bardziej taki świeży, naprawdę polecam. Dajemy, pozostałe jabłka są dane. Troszeczkę cynamonu jeszcze dodam. Zakładamy pokrywę i znowu jedziemy z tym samym. Więc, zobaczcie, tutaj już trochę jabłuszek jest. Dalej przełożyć jabłka tutaj. Więc przekładam te jabłuszka. Staram się w miarę zgarnąć wszystko. Akurat na taką pogodę dzisiaj takie jabłka pod kruszonką na kolację będą fajnym posiłkiem. Ja sobie to uklepię trochę. Ok. Dobra. Jabłka mamy przygotowane i jedziemy dalej. Co mamy dalej? 200 gram mąki pszennej. Oczywiście u mnie standardowo idzie orkiszowa. Cześć Kornelia. Dzisiaj gotujemy na bogato. Turbo, kombo, w ogóle posiłek. 200 gram mąki. Dobra, jest idealnie 200. Dalej.
100 gram cukru? Czy ja dam 100 gram? Nie, nie lubię dawać aż tyle cukru, więc dam z 70. Dobra, jest. Jest 70 i 100 gram masła miękkiego, pokrojonego na kawałki. No moje nie zmiękło, przyznam szczerze. Cześć, cześć Ela, cześć Ani, co dzisiaj gotujesz? O Boże, dużo gotujemy dzisiaj, dlatego troszeczkę mamy tempo. Ojejku, Ludwika, cześć, fajnie, że w ogóle piszecie. O, Sylwia też napisała, jak ten przepis się nazywa. Kochani, jeszcze raz, ten przepis nazywa się warzywna zupa krem. Warzywa z kurczakiem, ryżem i sosem musztardowym, lemoniada i jabłka pod kruszonką. Także sporo tego. Moje masło nie jest super miękkie, ale trudno. Myślę, że damy radę i Thermomix też da radę. 100 gram masła, 65, 80, 92 i mamy 100. Dobra, mamy 100. Gdzie jest ręcznik, bo się trochę obtłuściłam. Dalej. Patrz wskazówka. Ok, nie patrzę na wskazówkę, trudno. Pewnie jest napisane, żeby podmiksować, aczkolwiek można podejrzeć. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co jest ze wskazówce, bo tam też warto... O, Sylwia, Boże, jak Cię dawno nie widziałam. Kobieto, co u Ciebie? Dobra. No robi się. Można jeszcze, w ogóle, jeśli macie swoją ulubioną kruszonkę z jakiegoś innego przepisu, możecie po prostu proporcje z tamtego przepisu wykorzystać i zrobić tutaj. Ja na przykład uwielbiam kruszonki z płatkami owsianymi. Są po prostu turbo pyszne. Dobra. I dalej. Zobaczymy, co to będzie, bo trochę się przykleiło do ścianek, więc zobaczymy. Ło! Zobaczcie. Tak to wygląda. Generalnie no, wygląda jak dobrze rozdrobniona kruszonka. I to teraz kruszonkę przełożyć na rozdrobnione jabłka. Dobra, więc słuchajcie, sypię sporo tej kruszonki, jak na taką małą, wąską blaszkę, ale u mnie widzicie, jest, wybrałam inną, inną formę niż taka, jak jest sugerowana w przepisie, ale to był jakby mój zamysł, ja tego chciałam, więc niech tak będzie. Dobra. A, jejku, kopystka mi utknęła. No i dobra, słuchajcie, teraz zalejemy sobie ciepłą wodą, żeby to puściło. Przygotowane jabłka mamy pod kruszonką, wkładam teraz do piekarnika i niech się piecze. A ja w tym czasie co zrobię? W tym czasie będziemy robić dalsze części posiłków. Więc tutaj weźmiemy turbomycie. U mnie turbomycie to jest, kochani, tak. Wchodzę sobie w domek. Nawet nie wchodzę w mycie wstępne, tylko włączam obroty 7, 7,5, czasami 10 i w ten sposób się myję. Aniu, wszystko dobrze, niestety brak czasu wolnego, by zaglądać. Fajnie, że dzisiaj to znalazłaś i cieszę się, że wpadłaś. Dziękuję Ci bardzo. Dobra. I przemytę. Także zaraz przewłóczemy to. O. Zobaczcie, niemalże czyste, a tylko 10, ile to było sekund? No, nie wiem, wykasowało mi się, więc nawet nie wiem. Muszę tylko z tej piany opłukać i możemy gotować dalej, więc nie wiem, około 10-15 sekund, obroty 7,5, ciepła woda i mamy przemyte naczynie, możemy po prostu gotować dalej. Wiecie, trzeba naprawdę starać się tak robić, żeby zoptymalizować czas przygotowywania posiłków. Ja robię dwa dania plus deser w jednym czasie. I według przepisu powinno mi zająć to, znaczy samo przygotowanie około właśnie godziny, trochę ponad godzina, a mój czas zaangażowania powinien być 20 minut. Czy tak faktycznie wyjdzie? Nie wiem, to się okaże w praniu. Dobra, jedziemy dalej. Więc tutaj mamy taką zakładkę, bo jak już wyszliśmy z przepisu, jak do niego wrócić? Cześć, Teksja, jak fajnie, że jesteście. Osoby
osoby, które doszły, zachęcam Was, zostańcie do końca, bo będzie coś specjalnego dla Was. W ogóle dwie fajne rzeczy szykuję. Mam nadzieję, w ogóle lipiec, chciałam Wam powiedzieć, zapowiedzieć oficjalnie, lipiec będzie naprawdę fantastyczny tutaj u mnie na stronie, więc nie może Was zabraknąć na ani jednym live'ie. Dobra, ale szczegóły na koniec. I słuchajcie, właśnie, jak już wyjdziemy z przepisu, to żeby do niego wrócić, żeby nie trzeba było klikać, szukać, nie, to po prostu wchodzicie w zakładkę, która Was przerzuca z powrotem na krok, na którym skończyliście. Więc teraz tak, umyć naczynie miksujące, zrobiliśmy to. I teraz byśmy robili lemoniadę, nie robię tej lemoniady, więc sobie pomijamy. Więc tak, ale przeczytam Wam, co jest po kolei, tak? Obierki z pomarańczy, dwie cytryny, woda, cukier, tam jest cukier pomiędzy 50 a 100, więc oczywiście, cześć Magda, zachęcam Was do tego, żeby dawać mniej cukru, bo zawsze możecie ten cukier dołożyć, jeśli Wam coś tam będzie za mało. I dobra, no i teraz teoretycznie wkładamy koszyczek. Widzieliście ostatnio, jak robiłam na live lemoniadę, no to robimy dokładnie tak samo. Staram się zawsze być. Super Asia, Boże, jak mi jest bardzo, bardzo miło. Nawet jeśli Was nie może być na live, bo ja rozumiem, że godzina, w której robię live, jest godziną, w której często jesteście w pracy, jesteście w podróży, czy gdzieś jedziecie i tak dalej, załatwiacie swoje sprawy. Niestety dla mnie nie ma możliwości robić tego w innym czasie, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do mojej strony, do mojego kanału na YouTubie, gdzie te wszystkie live'y możecie sobie obejrzeć albo po prostu zaglądania tutaj i oglądania ich od początku. Na YouTubie można je obejrzeć jeszcze dodatkowo w tempie przyspieszonym. Dobra, czasami ja sama, jak słucham swoich ludzi, których tam oglądam, to oglądam ich w tempie przyspieszonym, bo ja też potrzebuję tego czasu, wiecie, i mało mam swojego. Dobra. Podtrzymując koszyczek kopystką, przedzielić lemoniadę, odstawić do lodówki, opłukać naczynie i zaczynamy teraz, przygotowujemy obiad, czyli bierzemy się za to główne danie, dwa główne dania, z którymi będziemy dzisiaj robić. O, słuchajcie, w ogóle w piątek idę na prezentację do bardzo, bardzo fajnej pani i właśnie miałam się zastanowić, co jej tu zaproponować i możliwe, że zrobimy właśnie ten posiłek. No dobra, zobaczymy. Wkład waromy włożyć do odpowiedniego... poczekajcie. Wkład waromy wyłożyć odpowiednio dociętym papierem do pieczenia, upewniając się, że część otworów pozostała niezakryta, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Już Wam pokazuję. Czyli chodzi o coś takiego. Tutaj mamy wycięty papier, tak? I choć te otwory pod spodem mogą być zakryte, ale już te obok... Te z boku tutaj muszą być odkryte, bo inaczej nie będzie para mogła ogrzewać nam posiłku. Więc to o to chodzi. Dobra, więc mamy to zrobione. I teraz tak, umieścicie ponownie naczynie miksujące w obudowie urządzenia Thermomix. Jest umieszczone. Na pokrywie naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix postawić miskę, odważyć 800 g filetów z piersi kurczaka bez skóry, pokrojone w paski. Słuchajcie, takie paski już pokrojone, gotowe widziałam w Lidlu. Jeśli naprawdę nie macie czasu, nie lubicie dotykać surowego mięsa, bo też takie osoby znam, to możecie kupić gotowe, pokrojone i po prostu wykorzystać do tego dania. Dalej, odstawić. Ja już mam to zrobione. Na pokrywie naczynia miksującego, czyli tutaj, tak? Wtedy ustawiamy tą miskę. Ja mam to na talerzu. Tu nie jest co prawda 800 gram, bo ja zakładam, że zjem to po prostu na kolację czy drugi obiad dzisiaj z dzieciakami, a na jutro zostawię im po prostu kawałek mięsa, zostawiłam, żeby im normalne kotlety zrobić, bo też trzeba zwrócić uwagę, że ciężko jest odgrzać niezapanierowane mięso. Jak jest ugotowane na parze, to ono, jak trochę za długo postoi, to ono tak wysycha i już nie jest takie apetyczne i ciężko je odgrzać, ono dalej będzie suche. Natomiast z kotletem panierowanym jest po prostu troszeczkę łatwiej, a z tego względu, że ja przygotowuję dzieciakom do przedszkola jedzenie, no to zrobię im po prostu część w kotletach, a część zjemy w tej formie. Dlatego u mnie ta porcja jest mniejsza. Na pokrywie naczynia miksującego postawić koszyk, odważyć do niego 300 g ryżu. Właśnie, koszyczka nie przygotowałam, ale jest tutaj. Więc w ten sposób. Kładziemy w ten sposób, otwieramy koszyczek, tarujemy i odważam ryż.
ja się czaję, bo kupiłam sobie czarny ryż i mam ochotę go bardzo zjeść, tylko no właśnie, moje dzieci nie zjedzą i muszę czekać na męża, żeby ktoś ze mną zjadł, rozumiecie? Gdzie ja mam tą dziurę tutaj? Ok. 300 gram. O, słuchajcie, cała paczka. Idealnie 300 gram, aż nie wierzę po prostu. 300 gram ryżu. Bardzo dokładnie odpłukać pod bieżącą wodą. Nie robię tego nigdy. Nie robię, naprawdę. Zostawiam, dlatego że wywar po gotowaniu ryżu można wykorzystać do zagęszczenia niejednej zupy, niejednego sosu. Też daje taką fajną, kremową konsystencję i to dodatkowo bez glutenu. Więc naprawdę też Wam polecam spróbować gotować w ten sposób. Z wykorzystaniem nawet wody po ryżu. Nałożyć dolną część przystawki Baroma. Dobra. Słuchajcie, to jest... Ja nie robiłam tego nigdy, nie? Więc tak, nakładamy dolną część przystawki Varoma i odważamy do niej 120 g czerwonej papryki bez gniazd nasiennych pokrojonej na kawałki. Mi się niestety nie udało kupić ładnej papryki, a moja mama nawet do mnie wpadła na live, ona nie wierzy. Cześć, mamcia. Czerwonej papryki bez gniazd nasiennych. Moja papryka wyglądała pięknie w zewnątrz, ale w środku już... Niestety nie była do zjedzenia. Dobra, i słuchajcie, i przygotowałam tutaj, to jest taki dla mnie trochę minus, że Thermomix nie pokroi nam tych warzyw. Teoretycznie można by było się uprzeć i wrzucić wszystko do podmiksowania i rozdrobnić. O, dziękuję za serduszka od mamusi. 200 gram cukinii pokrojonej w kostkę, więc u mnie ona jest tak pokrojona. Możecie sobie spróbować podmiksować, ale to jest takie danie, które też... jak się je wyłoży, ono nie jest w takim sosie na talerzu, no to żeby ładniej wyglądało, no to będzie ładniej wyglądało, jeśli będzie po prostu w takich kawałkach. No i ja tu przygotowałam warzywa, które po marchewkę pokroiłam w takie talarki, to też będzie napisane, tak? Czyli słuchajcie, 200 g cukinii pokrojonej w kostkę, 100 g marchewki pokrojonej w plastry, upewnić się, że część otworów pozostała niezakryta. Dobra, ja tu wrzucam. Ja wrzuciłam tutaj troszeczkę inne warzywa niż są w przepisie, bo dorzuciłam sobie brokuł, którego uwielbiam i on, słuchajcie, jeśli lubicie, żeby Wasze dania wyglądały pięknie, apetycznie, dawajcie brokuł na parze gotowany na parze do tych dań, dlatego że on nie traci swojego koloru, jest dalej tak pięknie zielony i naprawdę pięknie, tutaj brzydki, nie zauważyłam, naprawdę dodaje uroku Waszym daniom, tak? Tutaj mamy jeszcze pieczarkę, nie było jej w przepisie, co prawda, talarki i cukinie, więc ja się upewnię, że tam poodgarniam sobie, tak żeby część otworów była odkryta i dobra, i zobaczmy, co oni chcą dalej. Aby umożliwić swobodną cyrkulację, odstawić. Dobra, no to odstawiamy w takim razie. Czy na ten papier nie miałam już dać tego kurczaka? Już nie pamiętam. Dobra. Na pewno on ma tu być, więc tutaj położę kurczaka. Znaczy indyka, tak? U mnie indyk. Tyle dla nas to wystarczy. Dobra, więc mamy położonego indyka. I odstawiam to na bok. Tutaj sobie postawię. O Jezu. Słuchajcie, za mało miejsca w tej kuchni. Za mało miejsca, naprawdę. Ale jakoś daje radę. I teraz tak, 1200 gram wody do naczynia miksującego. Tarujemy. Teraz włączę frenda, bo to już chyba będzie ten moment. 1200. Dobra. Nie, jeszcze. A jeszcze. Dobra. 10 gram oliwy. Więc bierzemy oliwę z oliwek. Słuchajcie, w końcu kupiłam. Za którymś razem poszłam do sklepu, to kupiłam, Boże. Marlena nawet się pojawiła i ona, Boże, cześć! Ale mama, mogłabyś nie dawać takich komentarzy z brzydkimi słowami? Tutaj kulturka jest, no. Przynajmniej staram się, żeby była. Okej, okay. Słuchajcie, 10 gram oliwy, jedną łyżeczkę soli. Dobra. I dalej. Co mamy dalej? Przełożyć naczynie miksujące z obudowy urządzenia na stację Friend.
Więc jak już mamy przygotowane, bo tutaj będziemy gotować ryż i tak jak powiedziałam, to jest ten moment, w którym możecie tą wodę po prostu wlać do garnka z przyprawą, z oliwą i ugotować w tym ryż, jeśli nie macie frenda, bo w tym przepisie frend właśnie do tego nam się przydaje. Ale dobra, zobaczmy co jest dalej. Kontynuować przygotowanie przepisu. No dobra, no ja wiem, już przeczytałam, ale zróbmy tak jak jest. Kontynuować przygotowanie przepisu. I teraz tak, umieścić drugie naczynie mamy w miksujące w obudowie. Jest 120 gram oliwy. I słuchajcie, to było coś, co mi mówi, ale Jezu, tyle oleju, nie? Ale okej, jedziemy. A, tara. Pamiętajcie o tym, żeby wytarować naczynie, bo czasami może się tak, że się sypnie, a tutaj są jakieś minusy, albo zdjęliśmy pokrywę i dopiero będzie problem, bo nie wiadomo, ile czego odważyliśmy, nie? Dobra, mamy to, mamy oliwę, dwa ząbki czosnku, uwielbiam, dalej, i 30 do 35 mieszanych ziół. Gdzie ja położyłam pietruszkę? Nie. A, pietruszka była w lodówce. Dobra, więc same liście powinniśmy dać. Dobra, postaram się dać trochę samych liści. Dobra, 3 gramy, o słuchajcie, to potrwa. Dobra, mamy 4 gramy. No dobra, wystarczy, bo tu jeszcze będę dawała, wiecie co będę dawała? Będę dawała jeszcze bazylię, chociaż w przepisie jest świeże liście, ale ja tam, wiecie, jak nie macie świeżych, no to dajecie suszone, one i tak pod wpływem temperatury puszczą troszeczkę aromaty do tej oliwy, więc w ogóle się nie przejmujemy. Dalej, mam bazylię, więc sypnę sobie bazylii, sypnę sobie troszeczkę oregano, to są moje ulubione przyprawy, które naprawdę uwielbiam. Dalej, jeden i jedna druga łyżeczki soli. Dalej, umieścić pokrywę, no i 7 obroty. 10 sekund. A, cześć Asia! Słuchajcie, jeszcze raz przypominam, bądźcie ze mną do końca, bo czeka Was niespodzianka. Więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i przede wszystkim mam nadzieję, że Wam się to przyda. Dobra, słuchajcie, mamy to. No i słuchajcie, to jest marynata. To, co zrobiliśmy, to jest marynata. Gdzie mam... Słuchajcie, gdzie ja położyłam kopystkę? Nie wiem, gdzie jest. Już tyle tych rzeczy tutaj jest. Zgarnę sobie szybciutko. Ok. I teraz tak, co my robimy z tą marynatą? Miłego popołudnia Wam życzę i kończę pracę i lecę na chatę. Pa, mamusia, pa, miłego. I dobra, słuchajcie, przelać po 1/3 marynaty na warzywa w przystawce waroma, filety z kurczaka na wkładzie waromy i ryż w koszyczku. No dobra, więc słuchajcie, jedziemy. Ale trochę tak słabo, nie? Bo tutaj mamy przecież w tej misce... mamy, Boże, nie w tej misce, tylko tutaj mamy dziurki w baromie, więc trochę nam ta marynata przeleci przez te warzywa, więc zrobimy troszeczkę inaczej. Więc tak, wezmę tą marynatę, troszeczkę poleję po... Dobra, patrzcie, tutaj. Jak to wygląda, czy Wy to widzicie? Zobaczcie, jak to wygląda obłędnie, piękny kolor. Zielony zawsze daje takiej świeżości, daje takiego, no od razu danie robi się bardziej apetyczne, kiedy jest coś zielonego na talerzu. Przynajmniej dla mnie, nie wiem co, jaki kolor w ogóle sprawia na talerzu, że chce Wam się czegoś bardziej zjeść. Nie mówię tu o czekoladzie, ale właśnie z takich bardziej warzywnych dań. Dajcie znać w komentarzu. U mnie to jest zdecydowanie kolor zielony, taki kolor świeżości. Więc teraz sobie zrobię troszeczkę inaczej. Przestawię sobie to tutaj. Warzywa przesypię do miski. Czekam na Wasze komentarze, a ja teraz kombinuję. Przeleję sobie tym tą marynatą. Dobra, jeszcze trochę dam, a resztę zostawię do ryżu. Teraz wymieszam. Przecież żeby to wszystko mi uciekło, nie? Te wartości. Ta oliwa i te przyprawy.
Ja, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jak świeżo w ogóle. Uwielbiam takie dania. I to są na pewno, to jest na pewno posiłek. Uwaga! Właśnie dla osób, które mają problemy z przewodem pokarmowym, mają wrażliwe jelita i potrzebują po prostu diety lekkostrawnej, nie mogą trawić i źle trawią smażone, grillowane, to jest naprawdę jeden z posiłków dla Was. Dodatkowo tutaj, no oprócz ciasta, to możecie to wykorzystać jako danie keto z mniejszą ilością oczywiście marchewki, chociaż marchewka gotowana na parze nie będzie miała tak wysokiego indeksu glikemicznego, bo ona jest bardziej gotowana taka al dente, w związku z tym będzie wolniej uwalniała cukier, nawet na keto się nadaje dla insulinoopornych, dla tych, co mają cukrzycę, dla tych, co chcą zadbać o linię jako kolacja, taki posiłek też jest naprawdę turbo dobry, więc naprawdę Wam polecam, spróbujcie sobie tego. Więc dobra, wracamy do tego, co było, czyli zakrywam, zobaczcie te piękne warzywka, mięsko, możecie w ogóle tutaj, jak to jest na papierze, możecie zrobić coś takiego, że tutaj ryba może być. Słuchajcie, każda ryba z tą marynatą będzie bardzo dobrze smakowała, więc jeśli macie ochotę na rybę zamiast kurczaka, whatever, naprawdę, to róbcie to, jak Wam pasuje. Kombinujcie, eksperymentujcie, bawcie się w kuchni, niech to będzie dla Was lekkie. Ok, więc zakrywamy i odstawiam. I co w ogóle dalej? Aha, jeszcze ryż miałam przelać. I teraz tak, i ryż w koszyczku, wszystko przemieszać, koszyczek z ryżem włożyć do naczynia miksującego w stacji Thermomix Friend. Czyli do tego naczynia, które jest tutaj, w stacji. Więc ja dopiero włożę teraz koszyczek do naczynia. Monika, cześć Monika! Słuchajcie, włożę teraz, teraz dopiero przeleję ten ryż i wymieszam. Dlaczego? No bo szkoda by mi było, żeby mi to gdzieś uciekło, nie? Nie wiem, jak oni sobie to zaplanowali, nie jest to dobrze opisane. Więc dobrze, że ja robię ten przepis, pokazuję Wam, będziecie mogli sami z tego sobie skorzystać. Dobra, i teraz przemieszam ten ryż z tym. Ja, ale słuchajcie, no po prostu widzicie? Dobra, i teraz tak. Teraz stawiam tutaj koszyczek. Umieścić obudowę naczynia miksującego ponownie w stacji. Razem z tym wszystkim, co tutaj zostało, czyli z tą oliwą. Ja sobie to wezmę na dół. Pościągam. Chociaż i tak będzie się gotowało to. Wytrę sobie tutaj blat. Dobra. Co my tu mamy? Ciasto? Dobra, jabłka nam się pieką. Umieścić ponownie. Dobra, i dalej. Teraz będziemy wstawiać zupę. 1000 gram warzyw mieszanych. Na przykład cukinia, marchewka. Poczekajcie. Marchewka, cukinia, papryka. Brokuł, kalafior, pieczarki pokrojone w kawałki. Oczywiście od siebie też coś dałam, bo zostało mi... Cześć Kamila! Ojejku, jak fajnie, że wpadliście tutaj. Inspirujcie się, inspirujcie. Słuchajcie, mamy brokuł, bo tak sobie wymyślałam, że dam brokuł. Chociaż tutaj też był brokuł? Tak, brokuł jest. Jest też kalafior. Jest też seler naciowy, którego nie ma w przepisie, ale ja dam, bo bardzo lubię seler naciowy i lubię jego taki... posmak, ale taki lekki, taki subtelny, nie taki za mocny, nie? Więc wszystko to wrzucam. I co tutaj jest? Czy jest cukinia? Są ogonki pieczarek, które bym normalnie wyrzuciła. Właśnie, cukinia i jest też marchewka. Można tutaj spokojnie dorzucić jeszcze, jeśli Wam została jakaś stara pietruszka i tak dalej, taki korzeń pietruszki. Generalnie możecie tu kawałek pomidora nawet wrzucić, jeśli Wam został i wiecie, wygląda marnie, nieapetycznie na kanapkę, ale jeszcze nie spleśniał i można by było go de facto zjeść, tylko nie wiadomo z czym, to można zrobić właśnie w tej zupie, tak? Bo to jest taka właściwie zupa resztkowa. I okej, mamy 800 gram, dobra, dla mnie może być 800 i 800 gram wody, czyli słuchajcie, nawet dam mniej warzyw. Ja dałam mniej warzyw niż normalnie w przepisie. To niemożliwe. To wręcz nieprawdopodobne jak na mnie. A miałam ziemniaki jeszcze dodać i zapomniałam. Okej. O, słuchajcie. Patrzcie, no w tej misce przecież jeszcze było ten. Jeszcze było trochę marynaty, więc przepłuczemy miskę
i z miski można wlać do naczynia. Po co ma się to wszystko marnować? No jeszcze, słuchajcie. No i dobra, mamy wodę. I co dalej? 30 gram oliwy z oliwek, czyli jeszcze mamy oliwę. Fajnie, bo oliwa co? Oliwa pomoże wchłaniać się witaminom rozpuszczalnym w tłuszczach do naszego organizmu, także też jest bardzo potrzebna. A ta oliwa z oliwek też jest zdrowa, więc spokojnie, bez większych wyrzutów sumienia. Jedną łyżeczkę koncentratu bulionu warzywnego, widzicie, mam cały taki słoik, pyszny, aromatyczny. Jedną łyżeczkę, no u mnie standardowo idą dwie, bo lubię, po prostu. Oregano suszone, więc dajemy oregano. Dobra. Dajemy sól, o, łyżeczkę soli. Dalej, co? Wkładamy w aromę. A, bazylia, ja dam bazylię, bo przecież też lubię. Słuchajcie, no pięknie to wygląda, pięknie, pięknie, pięknie. Dla mnie, słuchajcie, takie kolory to po prostu pobudzają mój od razu apetyt, ja jestem głodna, jak na to patrzę. I zdrowo to wygląda. I słuchajcie, dobra, teraz mam tak, nałożyć przystawkę Varoma, czyli robimy coś takiego, tak? Zamykamy, zdejmujemy miarkę, nakładamy przystawkę Varoma, wkład Varoma, tak, razem z filetem z kurczaka, nałożyć pokrywę, widzicie, słuchajcie, każdy krok po kroku. I teraz tak, i teraz nastawiamy sobie, tutaj jest 30 minut Varoma i obroty, ile obroty? Jeden. Patrzę jeszcze, czy tutaj są poodkrywane dziurki, są. Te boczne poodkrywane są. Dobra, to możemy iść dalej. Na pokrywę naczynia miksującego. Dobra, i dalej. I on teraz myśli, bo będziemy ustawiać teraz frenda. I teraz jest kolejny krok, żeby w frendzie ustawić 20 minut, więc ja sobie tutaj przykręcam 20 minut, też Varoma, najwyższa temperatura i obrót 1. I zobaczcie, ja nawet nie włożyłam pokrywki, on ruszył, ale to ma wolne obroty, więc można, nie? I teraz wkładam sobie pokrywkę i tyle. I zostawiam. Co dalej? Gdy stacja Thermomix Friend zasygnalizuje koniec pracy, ostrożnie wyjąć koszyczek, przy pomocy kopystki odstawić w ciepłe miejsce, żeby nam ten ryż szybko nie wystygł. Możemy oczywiście go zostawić we friendzie, woda trochę wchłonie się, więc nie będzie dotykała nam już później koszyczka i dzięki temu to naczynie miksujące w tym friendzie będzie takim inkubatorem, który będzie trzymał nam temperaturę. Także tu się gotuje i tu. No i słuchajcie, co można jeszcze zrobić, tak? No właśnie, widzicie, friend jest przede wszystkim nam tutaj potrzebny, żeby ugotować nam ryż. Tak naprawdę, jeśli chodzi o wykonanie tego przepisu, możecie użyć zwykły garnek i w tym garnku ugotować ten ryż. No wiadomo, z termomista smakuje lepiej, aczkolwiek jeśli jeszcze nie macie frienda, to możecie zrobić w ten sposób. I niespodzianka, czas przyszedł na niespodziankę, którą dla Was przygotowałam. I to jest, słuchajcie, przygotowałam dla Was specjalną kolekcję dań, przekąsek właściwie, które mam nadzieję przydadzą Wam się właśnie teraz w wakacje. Zaczęły się wakacje na ostro, dzieciaki zostały w domu, pewnie planujecie jakieś podróże, będziecie chodzić na jezioro, na pikniki, na rowery, jechać gdzieś nad morze, w góry, jeziora i tak dalej, gdzieś w dalsze podróże i na tą podróż trzeba coś przygotować. No i teraz pytanie nasuwa się, co? Co przygotować na drogę, żeby było praktycznie, żeby było szybko i żeby było smacznie? No przede wszystkim, oprócz tego, co warto przygotować, to na pewno warto przygotować warzywa i owoce, które możecie sobie podjadać, wodę do picia, a jeśli chodzi o przekąski termomiksowe, to jeśli chcecie tą kolekcję, to napiszcie mi w komentarzu, tak bardzo chcę kolekcję z przekąskami, i jakaś emotikona, serce, buziak, czy cokolwiek Wam przyjdzie
I wtedy ja Wam wysyłam w wiadomości prywatnej tą kolekcję z aktywnymi linkami, żebyście mogli z tego skorzystać, żeby Wam po prostu było łatwiej. Są to sprawdzone przepisy moich klientów i także moje, które mi się sprawdzają na różne sytuacje i z tym chciałam się po prostu z Wami teraz na początku wakacji podzielić. Jaki komentarz? Tak, chcę dostać te kolekcje. Chcę kolekcję, super, tak też może być. Chcę kolekcję i buźka, emotikona jakaś, będę wdzięczna. Możecie też udostępnić tego live'a, żeby inne osoby też mogły skorzystać z tej kolekcji i też ją po prostu ode mnie dostać. Być może, że komuś też się ona przyda. Więc super, fajnie, że są chętni. Jej! Fajnie, fajnie, tak, chcę bardzo, fajnie, cieszę się bardzo. Po live'ie, cześć Katarzyna, super, wyślę Wam w wiadomościach prywatnych, dziękuję Wam bardzo, że tak licznie odpowiadacie. Zaproście znajomych, na pewno ktoś jeszcze skorzysta na tej kolekcji. Po co się zastanawiać, po co marnować czas, po co szukać w Cookidoo, skoro możecie mieć po prostu gotowca. Dokładnie, tak? To jest jedna niespodzianka, więc piszcie, piszcie, udostępniajcie. Super, dziękuję Magda za udostępnienie, to też bardzo mi pomaga rozwijać się i docierać do większej ilości osób, więc to jest dla mnie bardzo ważne i bardzo Wam dziękuję, że w ten sposób mnie wspieracie. Mam nadzieję, że dzięki temu, co dla Was robię, odwdzięczam Wam się za Waszą życzliwość dla mnie. Kolejna rzecz, słuchajcie, w następnym tygodniu będzie się działo. A co będzie się działo? Słuchajcie, a to będzie się działo, że następny tydzień będzie poświęcony, słuchajcie, aż mam ciary na całym ciele, następny tydzień będzie poświęcony diecie, właśnie, diecie i będę gotować przepisy na live'ach specjalnie dedykowane dla osób, uwaga, z insulinoopornością. Więc zapraszam Was serdecznie, przekażę Wam, pokażę Wam specjalne obiady, specjalne śniadania, specjalnie, cześć Agnes, poproszę kolekcję, super, jej, Boże, ile Was fajnie, cieszę się bardzo. Więc w następnym tygodniu zaczynamy tydzień z insulinoopornością i z Thermomixem. Także i na tym, w następnym tygodniu będzie kolejna turbo kolekcja dla Was z tej okazji, więc dlatego nie może Was zabraknąć, tym bardziej, jeśli macie znajomych, którzy mają insulinooporność, mają cukrzycę, zmagają się albo walczą o to, żeby obniżyć poziom cukru, żeby ta cukrzyca się nie rozwinęła, koniecznie zaproście ich do obserwowania mojej strony, bo mam nadzieję, że dzięki tym przepisom pomogę tym osobom zadbać o ten poziom cukru, żeby ta choroba się nie rozwinęła, żeby zapobiegać najgorszemu, bo najgorzej to jak już się rozwinie, wtedy praktycznie jest bardzo ciężko cofnąć objawy choroby. Właściwie można doprowadzić do remisji, ale organizm zawsze już będzie miał predyspozycję do tej choroby i zawsze będzie trzeba uważać, więc lepiej nie dopuścić do tego i zadbać o czasie. A jeśli już macie ktoś z Waszych znajomych, czy Wy macie insulinooporność, bądź właśnie problemy z poziomem cukru, hipoglikemią reaktywną, czyli po posiłku czujecie się tacy, nie? I po prostu idzie tak łóżko, zombie łóżko, nie? Takie zombie łóżko idzie i żadna kawa Wam nie pomaga, to też będą posiłki dla Was. Dlatego nie może Was zabraknąć w lipcu w ogóle na moich live'ach, bo będzie naprawdę się bardzo, bardzo, bardzo dużo działo. Więc zapraszam Was serdecznie i teraz, słuchajcie, zostało tutaj 20 parę minut. Jeśli zdążę, to jeszcze się z Wami połączę, żeby pokazać, jak to wszystko wyszło, pokazać na talerzu, ale nie jestem pewna, czy się wyrobię z czasem, więc jak włączę się i będziecie, to super, jak nie, to obejrzycie po prostu później, albo nie obejrzycie, bo nie wiem, czy mi się uda. Super, ja Wam bardzo dziękuję, rozłączam się tymczasem i biorę się za wysyłanie Wam tych wszystkich przepisów, które dla Was przygotowałam z okazji wakacji! Dobra, buziaki, trzymajcie się, dziękuję Wam bardzo, że byliście tak licznie, dziękuję Wam za każde wsparcie od Was, za każdy komentarz, za każde udostępnienie, to bardzo, bardzo, bardzo mi pomaga. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, pa! Pa, pa!
Witajcie ponownie. Jednak zdążę, nie zdążę co prawda raczej zrobić zdjęcia obiadu. No ale trudno, później zrobię. Bo będę musiała jechać po dzieciaki. Więc teraz tak, po prostu skończyło się gotować, jeszcze nic nie wyciągałam. Dalszym krokiem jest, tak, no ryż zostawiłam w stacji Thermomix Friend. Nadal tam jest, on tam jest ciepły, jemu jest tam dobrze, więc niech tam sobie będzie. A propos, właśnie zaczęłam Wam wysyłać kolekcję, ale zobaczyłam błąd i dlatego nie zdążyłam, musiałam go poprawić i dopiero Wam wysłać jakby ponownie. Znaczy nie wysłać ponownie, tylko zaczęłam dopiero wysyłać, a tu się już skończyło robić, więc troszeczkę z opóźnieniem, ale obiecuję, że dzisiaj Wam powysyłam to wszystko, odpowiem na Wasze komentarze, więc teraz po prostu szybciutko zobaczmy, co z tego nam wyszło, tak? Jabłka już się upiekły, kruszonka jest pięknie przyrumieniona, ale to zaraz, dobra, więc tak, następnym krokiem jest tak, zdjąć przystawkę Varoma, odstawić. Dobra, więc zdejmujemy, ja sobie ją tutaj odstawię, dalej. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego, czyli zakładamy. I teraz będziemy miksować, żeby zrobiła nam się z tego po prostu zupa krem. Tak, o której jest mowa w przepisie. Dobra. I stopniowo zwiększamy obroty do 7. O, czyli nawet nie do 10. Jeśli chcecie, możecie zrobić sobie na przykład bardziej kremową wersję. I dodać na przykład serek kremowy, jak lubicie. Ja na przykład nie używam produktów mlecznych, ale dodaję na przykład masło albo śmietany czasami. Chociaż tutaj w przepisie też będziemy czegoś dodawać. Zaraz Wam wszystko pokażę, bo jeszcze przecież była mowa o sosie musztardowym, prawda? No prawda. Dobra, więc tak, na kapkę, kapkę skończyłam i zaraz wpadam na obiadek. Super! Ja jeszcze nie piłam kawy, ale wypiję. Spokojnie. Dam mnie też przyciekam. Jeszcze 15 sekund. Zwiększę sobie obroty. I wyłączę. Słuchajcie, głosu mi brakuje normalnie. Naprawdę. Więc tak, ciasto do kawki jest, nie? Jakby ktoś chciał ochotę wpaść i pojeść, to zapraszam. Dobra. O, słuchajcie, zupa jest bardzo, bardzo kremowa. To lubię. Tutaj jest w przepisie napisane, przynajmniej tam dalej, doprawić do smaku solą, dokładnie, czyli jak nam, wiecie co, nie, dla mnie nie trzeba, jest bardzo, bardzo, bardzo smaczne. Cześć Damian, słuchajcie, jest dla mnie bardzo smaczne, nie trzeba doprawiać, bo pamiętacie, że ja dałam w przepisie dwie łyżeczki koncentratu bulionu warzywnego, a nie jedną, tak? Więc słuchajcie, dalej, co robimy dalej? Więc tak, przeleć do innego naczynia, odstawić. Więc ja przelewam sobie do garnka. Kopystka się znalazła. Dobra, odstawiam. Umieścić w naczyniu i teraz z powrotem właśnie. Trochę bez sensu, nie? Bo można by było na oko zostawić trochę tej zupy. I teraz 100 gram zupy mamy... gdzie ja mam pokrywkę? Jest. Nie chcę nachlapać. 100 gram zupy mamy odlać tu z powrotem. Akurat jedna chochelka. Więc tak, 100 gram zupy odlane, 10 gram musztardy dajemy teraz. W wielu przepisach tak jest, takie rozwiązanie, że właśnie zupę się miksuje. 10 gram musztardy, o, akurat 12 mi się sypnęło. 120 gram jogurtu greckiego w temperaturze pokojowej lub śmietany 12%. U mnie standardik, wegańska śmietanka kokosowa. Zobaczcie, jaka ona jest sztywna. Dobra, łyżeczka i ile tam? 120, ja nie dam tyle, ja nie lubię aż tyle dawać, u mnie pójdzie 50 gram. Jak na moje oko i moje doświadczenie, to jeśli chodzi o to wystarczy. Pieprz nie daje, dzieciaki na pewno nie zjedzą. I teraz daję pokrywkę. Ok. Będzie mi się to przez minutę miksowało. Jeszcze mi się tam podgrzeje. Troszeczkę do 90 stopni, może ze względu na śmietany. Mówisz i masz. O, super. Dobra. Mój mąż też wpadł, widzę. Cześć mężu. No dobra, więc słuchajcie, to nam się po prostu pomału miesza, żeby to się wymiesza, żeby się wymieszało. Rozumiecie, nie? Dobra. Tutaj mamy ten, sosierkę, więc cześć Ania. Mamy sosierkę. Zobaczcie, taki garnek zupy.
zupy krem. Powiedzcie, czy to jest mało, czy to jest dużo. No generalnie powiem szczerze, że na pięcioosobową rodzinę max to wystarczy na jeden raz, tak? No bo to jest zupa krem, tym się szybko najemy i zaraz szybko będziemy głodni. Więc żeby mi wystarczyło takiej zupy na dłużej, to ja zawsze gotuję do niej albo makaron ryżowy, albo gotuję do niej po prostu ryż. I z tym podaję. A, poparzyłam się. Aniu, ja też chcę kolekcję, coś mi prze... Dobra, nie ma problemu. A Justynka, wyślę Ci, tylko właśnie z lekkim opóźnieniem będę dzisiaj to wysyłać. Dużo, dużo. No właśnie, słuchajcie, wcale nie jest to tak mało. Ja wiem, że tutaj, a, bo to małe naczynia, a to to, to tam, to nie i w ogóle. Ale jak się spojrzy na to takim okiem na żywo, to wcale to mało nie jest. Więc dlatego chciałam Wam pokazać, ile zupy krem wychodzi, tym bardziej, że słuchajcie, uwaga, nie dałam wszystkiego i takich ilości składników, jak było w przepisie. Dałam jeszcze mniej. W związku z tym tak wyszło, więc trochę tego więcej by było, aczkolwiek jest to porcja na jeden raz. Dobra, więc mamy tutaj sos musztardowy i przelewamy sobie go do sosierki. I mamy również sos do tego. Z zupy mamy sos do kurczaka. Więc teraz tak, przejdźmy, ja muszę go spróbować. Bardzo smaczny. Powiem Wam, że naprawdę ekstra. Ale będzie frajda. Dobra, więc zupę odstawiam na razie. I teraz Wam pokażę, co powstało dalej. Warzywa, zupę, krem podawać jako pierwsze danie. Warzywa z kurczakiem, ryżem, sosem musztardowym podawać jako drugie danie. Z lemoniadą, jabłka pod kruszonką podawać jako deser. Więc wszystko jest napisane, żeby nikomu się kolejność nie pomyliła i nie zaczęli od jabłek. Na przykład. Bardzo lubię te Twoje zdrowe inspiracje. Super jesteś. Dziękuję bardzo. Serduszko wielkie dla Ciebie. Jejku, jak mi jest miło. Naprawdę. Czuję się doceniona. Dziękuję bardzo. No dobra, więc słuchajcie, nakładamy. Chcę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, jak wygląda ryż. Żeby nie była gołosłowna, że tutaj mówią, o, jakie super, ale nie chcę nic pokazać, nie? Więc dobra. Jedziemy z tym talerzem. Gdzie mam ten talerz? Mamy talerz, mamy, wezmę to naczynie i pokrywkę tą, żebyście widzieli, bo wiecie, że ja tutaj nie mam jak za bardzo podstawić. Ok, wezmę troszeczkę, obniżę i wkładziemy talerzyk. Napisy, pamiętacie, przesuwamy napisy w bok i wtedy widzicie palcem po ekranie i wtedy widzicie, jak ja nakładam. Więc tak, co powstało z ryżu? Więc ryż wygląda w ten sposób. Zobaczcie, tutaj ładnie jest ugotowany. Zaraz go nałożymy. O, pięknie. I słuchajcie, z tym naprawdę ta pietruszka tutaj, ten zielony kolor dodaje takiej świeżości, że on nie jest taki zwyczajny, rozumiecie? Zwyczajny. On nie jest zwyczajny, jest nadzwyczajny. Dobra, więc mamy trochę ryżu. Oczywiście. Może co za aromat. Czuć trochę tą pietruszkę. Czuć lekko taką nutę tego czosnku. Aha. I jeszcze ziarenka, widzicie, oddzielone od siebie. I to jest bardzo fajne, że nie jest zlepiony. Właśnie dzięki temu, że był ten olej, ta oliwa z oliwek, to on nie jest taki, pozlepiany, nie? Dobra, więc teraz tak. Następne, bierzemy te kurczaka. Ok, gdzieś ja tutaj się muszę rozłożyć, przesunę cię. I zobaczcie. Tutaj troszeczkę nam zostało wody, skropliła się na tym. Można ją wykorzystać, na przykład przelać do tej wody po gotowaniu ryżu i na przykład wykorzystać jako wywar mięsny, nie? Fajne? Fajne, oczywiście, że fajne. Więc mięsko jest ładnie też ugotowane. Też można położyć, albo można na przykład na ryżu, o, poukładać sobie można mięso na ryżu, jakby to było, wiecie, tak razem, nie? Lubię się bawić czasami w takie rzeczy, wiecie? Takie układanie, chociaż wiecie, no szefem kuchni nie jestem, chociaż u siebie w domu ok, dobra, jestem. Brakuje mi jeszcze trochę talentu do tego, co robią szefowie, mistrzowie kuchni w pięknych restauracjach.
aczkolwiek lubię się pobawić. Dobre, to też jest dobre. Słuchajcie, wszystkiego muszę spróbować. Dobra, ja wezmę sobie... Właśnie, gdzie jest kopystka? Od tego mam kopystkę, żeby wyciągnąć ryż. I słuchajcie, po to jest ona, żeby wsadzić tutaj i wyciągamy za pomocą kopystki. Ja sobie to przerzucę. Przeleję ten wywar tutaj z tego mięsa. No i teraz weźmiemy się za warzywka. Pewnie Was interesuje, jak wyszły. Zobaczcie, piękne kolory, nie straciły na kolorach, nie straciły na wyglądzie, nie są rozmemłane, tylko właśnie takie, takie fajne. Dobra, więc to też układamy sobie, żeby ładnie to wyglądało, świeżo i apetycznie, bo nie ma co ukrywać, ludzie jedzą oczami. I jeśli jemy ładny posiłek, to czujemy się szczęśliwsi, bo po prostu jemy ładny posiłek, a jeszcze jak ten posiłek jest zdrowy, jest więcej płynących z tego korzyści, bo rośnie przede wszystkim satysfakcja ze spożytego posiłku, który był zdrowy, pięknie wyglądał i wzbogaca, że tak powiem, nasz organizm, wzmacnia nasz organizm i służy. Także no tutaj ja widzę same korzyści. A jakie jest Wasze zdanie? Czy dla Ciebie jest ważne, jak wygląda Twój posiłek? Czy raczej nie zwracacie na to uwagi? Ja tu sobie poukładam jeszcze. Ok. Nie ma co sobie żałować. Ok, dobra. Mamy pieczarkę. Dobra, słuchajcie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. I jeszcze mamy do tego sos, prawda? Tak popieram. Z Anią chce się wszystko. O, dziękuję, dziękuję. No i zobaczcie. Mamy sos i możemy to po prostu sobie polać, tak? Dobrowolnie. Jak to wygląda? Nie jest polane na zdjęciu, bo ja czasami podglądam, jak to wygląda u innych. Mnie, Anią, inspirujesz bardzo, robię często to, co proponuję. Ojej, dziękuję bardzo! Powiedz, jak Ci to wszystko wychodzi, jak Ci smakuje w ogóle? Podziel się. Czasami jak zrobisz właśnie coś takiego, to może wrzucisz jakieś zdjęcie albo po prostu pod live'em zostawisz komentarz. Jadłam właśnie, to jest super, dziękuję, albo zrobiłam tak inaczej, albo to mi nie smakowało i bym zrobiła to inaczej następnym razem, więc słuchajcie, zawsze możecie się podzielić. Dla mnie to też jest ważne. No i można sobie, o, polać. No nie, no jest super. I słuchajcie, jeszcze do tego, nie? Weźmiemy troszeczkę pietruszki, posypiemy, żeby było, wiecie, bo zawsze świeże. Nawet jak jest zielone, to świeże zioła, czy właśnie świeże listki dają jeszcze takiego fajnego, takie fajne wykończenie, że to danie wygląda jeszcze bardziej świeżo, jeszcze bardziej zdrowo i jeszcze bardziej nam się po prostu chce zjeść. Dobra. Słuchajcie, mi się bardzo, bardzo podoba. Zobaczcie. Takie danie dzisiaj zrobiliśmy w Thermomixie. Sos, przypomnę, co zrobiliśmy dzisiaj, tak? Zrobiliśmy dzisiaj jabłka pod kruszonką, zaraz Wam pokażę. Zrobiliśmy zupę krem, zrobiliśmy warzywa i ryż i mięso za jednym razem i zrobiliśmy jeszcze sos musztardowy. W tym przepisie jeszcze jest do zrobienia lemoniada, którą ja po prostu dzisiaj pominęłam. No, dla mnie wygląda obłędnie. Zaraz usiądę i będę szamać. Jeszcze spróbuję zdjęcie jakieś zrobić, nie? I jeszcze Wam pokażę tą jabłka pod kruszonką. Jakie to jest jeszcze gorące! Oj, dobra. Zobaczcie. Jak to pachnie, po prostu nie wiem, od czego zacznę. Tak jak w Thermomixie, po kolei. No dobra, no nie pokażę Wam w środku, bo jest ten, bo położyłam przecież. Ale dobra, przecież mogę, nie? Łyżeczką Wam pokażę, łyżeczką, żebyście widzieli. Już nie będę taka. Czekajcie. Słuchajcie, za mało miejsca mam w tej kuchni i naprawdę nie mieszczę się. Jak już się tak rozłożysz ze wszystkim, to naprawdę się nie mieszczę. Dobra, więc tak. A! Cholera. Dobra. O, zobaczcie. Jabłuszka pod kruszonką. No po prostu pachnie przecudnie.
Ale to dopiero na deser. Dobra, kończę. Dziękuję Wam serdecznie. Przypominam, jeśli macie ochotę na kolekcję, którą przygotowałam z pysznymi przekąskami na drogę, w podróż, na piknik, nad jezioro i tak dalej, to napiszcie w komentarzu pod tym live'em także i pod poprzednim. Możecie pisać, tak, chcę tą kolekcję, jakaś emotikona, serduszka, nie wiem, co tam po prostu chcecie dla mnie zostawić, to zostawcie, a ja Wam w wiadomości prywatnej wyślę tą kolekcję. Buziaki, ściskam Was i pięknego dnia. Pa! Pa! Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy dzień. Po prostu zrobiliście mi taki fantastyczny dzień, że nie macie pojęcia. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Pa! Pa, pa!